4bet. Legalne zakłady bukmacherskie. Jak jest taka, powiedziałbym w cudzysłowie, pompka na temat jakiegoś zespołu, który gra bardzo dobrze, zazwyczaj ten kolejny mecz wypada trochę gorzej. Dzisiaj oczywiście była porażka Łódzkiego Klubu Sportowego, natomiast na pewno mi się podoba bardzo pomysł trenera Moskala na tę drużynę, sposób, w jaki Ełkes rozgrywa swoje akcje. Może trochę brakuje takiego typowego łowcy bramek, bo wiemy, jakim piłkarzem jest Rafał Kujawa i co on potrafi. I jest to, powiedziałbym, taki specyficzny trochę rodzaj napastnika. Różne były głosy na temat Ramireza. No, piękna bramka, na pewno dużo fajnych akcji, chociaż też spotkałem się z głosami, że kilka jednak zachowań było dzisiaj nieodpowiednich, no ale wiemy, że nikomu nie jesteśmy w stanie dogodzić. Mi bardzo zaimponował Artur Bogusz i uważam, że to jest jeden z najlepszych piłkarzy grających, jeżeli chodzi o bok obrony w naszej ekstraklasie. Na żywo prezentował się zdecydowanie lepiej niż w telewizji. Także na pewno szkoda dla ŁKS-u tej porażki dzisiaj, bo no te kilkadziesiąt minut w drugiej połowie wskazywało na to, że ten zespół faktycznie mógł ten mecz co najmniej zremisować, no ale spokojnie, tak, ja bym tutaj nigdy się nie podniecał jakoś, czy to będzie już miejsce na pewno w pierwszej ósemce. Sezon jest bardzo długi i bardzo długi i fajnie, że zaczęli znakomicie tę ekstraklasę, ale trzeba zawsze z pokorą patrzeć na to, co będzie dalej. Porównując do tego ŁKS-u, który mieliście okazję, jak wspomniałeś, pokazywać w poprzednim sezonie, widzisz, że ta drużyna zrobiła postęp? Ja powiem tak, no przede wszystkim też trzeba patrzeć na to, przeciwko jakim drużynom się gra w Ekstraklasie, bo są to zespoły prezentujące zupełnie inny sposób gry i trudno jest pewnie to postawić tak koło siebie, czyli występy w pierwszej lidze na tle zupełnie innego rodzaju przeciwników, a występy w Ekstraklasie, bo jednak ten rywal też ma znaczenie. Są trzy mecze na razie, więc jeszcze tutaj pewnie z takimi sądami byłbym bardzo ostrożny. Co jeszcze mnie zaimponowało, bo byłem tutaj na tym stadionie, z drugiej strony siedziałem, komentowałem finał Pucharu Polski przed rokiem, natomiast dzisiaj miałem okazję trochę tutaj podzwiedzać i ten skybox, i te korytarze, i tę strefę VIP-owską, ta cała historia, która gdzieś jest przedstawiona na tych fotografiach, ci wszyscy piłkarze, legendy, to co mi się zawsze podoba na stadionach angielskich, że tam czuję się, mimo że stadion jest nowy, tak, nowoczesny, że jednak pamięta się o tej tradycji, o tych dawnych zawodnikach, o tych dawnych czasach. Dla mnie to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa, bo ja to ostatni mecz ligowy ŁKS-u komentowałem jeszcze w latach 90. w barwach telewizji polskiej, więc bardzo dużo się zmieniło. Poza tym, co jest też istotne, znakomite nachylenie trybun, które też pracy komentatora telewizyjnego bardzo pomaga, bo nie dość, że czuje się atmosferę, to do tego też dobrze widać. Ci piłkarze są na wyciągnięcie ręki, także jak to będzie wszystko zamknięte dookoła, będzie to z pewnością jeden z fajniejszych stadionów w naszym kraju. A co powiesz o samej atmosferze, która tutaj dzisiaj panowała, którą prawie 5,5 tysiąca widzów stworzyło? Mecz przyjaźni, tak, ja w ogóle zapomniałem o tym, że kibice ŁKS-u sympatyzują z fanami Lecha Poznań. Taki byłem zaskoczony, kiedy wychodziłem z samochodu i widzę, że przechadzają się jedni i drudzy i dopiero gdzieś sobie uświadomiłem, jaka jest sytuacja. Doping bardzo dobry, ja oczywiście nigdy nie jestem zwolennikiem tego obrażania innych drużyn i wiem, że zawsze speaker apeluje o to, żeby się koncentrować. Wiem, że to jest niemożliwe, tak, to dzieje się na każdym stadionie i absolutnie jakby no tutaj wiemy, że świata nie uzdrowimy, ale jest dobra atmosfera, są fajni ludzie tutaj, przynajmniej z tej strony, gdzie ja siedziałem, więc widać dużo kobiet, młodych ludzi, starszych, dzieci, więc fajna ekipa, fajni kibice, dobrzy ludzie, tacy widzę do oglądania piłki, którzy wspierają zespół w tych trudnych momentach, nie tylko cieszą się i jakby biją brawo, kiedy jest dobrze, bo zawsze no, też jestem zdania, że kibic ma być z drużyną przede wszystkim wtedy, kiedy ta ma problemy, a ta dzisiaj miała takie kłopoty i kibic był razem z nią. Teraz przed ŁKS-em mecz kolejny tu u siebie z Piastem Gliwice, mistrzem Polski. Podejmujesz się przewidzieć, jak to spotkanie może wyglądać? Jak ambasador 4betu powinien postawić wynik pewnie dokładny, natomiast trudno powiedzieć. Ta liga jest tak nieprzewidywalna, że w zasadzie czasami się też bawię w jakieś obstawianie. Przyznam się szczerze, że trudno jest trafić, bo dzisiaj znowu tak, Raków przegrał z Krakowem 1-3. Koledzy na mnie czekają? Tak, już jedziemy. Także nie chcę powiedzieć, bo to jest naprawdę liga bardzo nieprzewidywalna i dla tych wszystkich, którzy się bawią w bukmacherkę, nie jest to łatwy temat. Ale tak, jakbyś chociaż spróbował nacierować. Nie chcę podpaść ani kibicom ŁKS-u, ani kibicom Piasta Gliwice, ale powiedzmy fajny mecz i remis 2-2.